Leszno jest jednym z kilku miast w Polsce, gdzie osoby po 65 roku życia korzystają z przejazdów autobusami całkowicie za darmo. Sytuacja finansowa Miejskiego Zakładu Komunikacji jest jednak na tyle napięta, że dalsze utrzymywanie tego przywileju staje się ryzykowne dla kondycji przedsiębiorstwa. O sprawie mówi się w Lesznie od lat, ale dopiero jesienią Komisja Infrastruktury Rady Miejskiej dojrzała do podjęcia konkretnych działań w tym zakresie. Jednogłośnie przyjęto więc na posiedzeniu komisji propozycję, by od nowego roku seniorzy w Lesznie płacili za przejazdy symboliczną złotówkę. Teraz okazuje się, że propozycja raczej nie ma szans na przegłosowanie. Pomysłowi jest przeciwny, bowiem prezydent Leszna Tomasz Malepszy. Jego zdaniem konieczne jest znalezienie innego rozwiązania. Propozycja prezydencka to podniesienie o 5 lat, czyli do 70 wieku osób uprawnionych do gratisowych przejazdów autobusami. Ten pomysł ze złotówką chybiony? Może nie tak chybiony, bo szukaliśmy, to jest dobrze, że szukaliśmy dobrego rozwiązania, dobrego dla środowiska i dla Miejskiego Zakładu Komunikacji, który przecież jest ważnym elementem w tej infrastrukturze samorządowej miasta. Sprawa opłat za przejazdy autobusami dla leszczyńskich seniorów wraca więc na forum komisji. Na komisję na pewno, tak? Bo tak żeśmy się umówili, że spróbujemy, że projekt prezydencki będzie, przepraszam, ten projekt, który prezydent przedstawi, będzie omawiany na komisji i widać, że jest dobra atmosfera, że chcemy rozmawiać, chcemy się rozumieć, więc wierzę, że przyjmiemy dobre rozwiązanie dla środowiska i jednocześnie dla zaistniałej sytuacji. Tak. W tle dyskusji na temat odpłatności za przejazdy autobusami osób starszych samorządowcy przygotowują się do podwyżki cen biletów. Według ostatniej propozycji od nowego roku stawki mają być podniesione o 20 groszy za jeden przejazd. Michał Wiśniewski, Panorama Media.pl.